Kochani, przechodzicie przed tym billboardem, gdzie jest napisane, że dzisiaj jest dzień pamięci żołnierzy wyklętych. Ja znam potężnego wojownika, który przyszedł do swoich i oni go nie przyjęli. To Jezus Chrystus, największy żołnierz wyklęty. Jemu się należy cześć i chwała. Tylko Jemu się należy cześć i chwała. Jeżeli znacie Jezusika z tych wymoczkowatych filmów, to nie był On. To nie jest On. On pokonał śmierć. On własną decyzją, decyzją miłości, zdecydował, żeby za ciebie poszedł na krzyż. Wziął twój grzech, który oddziela cię od Boga. Wziął twoją śmierć. Do Niego przyszła, przyszedł każdy przejaw śmierci, każda choroba, każda boleść, wszystko, każdy przejaw ubóstwa, każdy przejaw śmierci, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za błąd wobec Boga jest śmierć. I nie wynika to z tego, że Bóg jest jakiś mściwy. Nie, Bóg jest życiem. Więc jeśli odłączasz się od tego Boga, to ponosisz śmierć. Ostatnio tłumaczyłam mojemu synowi działania na zbiorach. Jest coś takiego jak część wspólna. Bóg musi mieć z tobą część wspólną. Po to przyszedł tutaj Jezus na ten świat. Utożsamił się z tobą. Utożsamił się z tobą, bo wziął i przyszedł w ciele. Miał część wspólną z tobą. Przyszedł w ciele i umarł w ciele. Abyś ty mógł mieć część wspólną z Nim, abyś mógł się narodzić z Jego Ducha Świętego. To o to w tym wszystkim chodzi. Gdy chodzicie do kościoła, nie słyszycie tego, ale właśnie o to chodzi w Ewangelii, że Bóg tak właśnie w ten sposób wyraził swoją miłość do ciebie, w ten sposób cię uratował, bo to był jedyny sposób, że wcielił się. Słowo stało się ciałem. To nie jest żadna przenośnia. To nie jest żadna forma stylistyczna. To jest prawda. Bóg i Słowo to jedno. Dlatego możesz zaufać temu Słowu. Bóg przyszedł na świat w ciele. Zgładził grzech w ciele. Zapłacił za ciebie karę w ciele. W ciele zmartwychwstał. I poszedł do nieba i powiedział: ześlę wam tutaj innego pocieszyciela, ducha prawdy, którego świat wyklął, tak jak tych żołnierzy, którego świat nie może poznać, ale wy go poznacie, jeśli przyjmiecie to, co zrobiłem. Duch Święty jest dany. Dzisiaj nikt z was nie ma nic na swoje usprawiedliwienie. Jeśli pójdzie do piekła, to tylko za własną głupotę. Za to, że nie podjął decyzji, jedynej decyzji, którą dzisiaj możesz podjąć. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Możesz podjąć decyzję, bo miłość jest decyzją. Odpowiedź na miłość Boga jest decyzją. Tylko decyzja oddziela cię od tego, żeby się narodzić z Ducha Świętego, żeby mieć część wspólną z Bogiem. Kiedy staniesz tam na sąd, bo będzie sąd, to On nie skaże cię na śmierć, dlatego że jesteś zły, że coś źle zrobiłeś, ale po prostu nie będziesz miał części wspólnej z Nim. On powie: nie mamy nic wspólnego. Jeśli nie narodzisz się z Jego Ducha, to On powie: nie mamy nic wspólnego ze sobą. Po to Jezus Chrystus przyszedł na świat, żebyś miał coś wspólnego z Bogiem. On jest drzwiami. On jest synem. Kto ma syna, ten ma ojca. Przyjmij syna, a będziesz miał ojca w Bogu. Będziesz miał ojca w potężnym sędzim, który będzie sądził ten świat i wyrzuci wszystko, co tkwi w śmierci. Spojrzy dzisiaj w siebie samego. Ja 18 lat temu spojrzałam w siebie samą i zobaczyłam tam zgniliznę. Nic strasznego nie robiłam. Byłam jak wszyscy. Ja chciałam tylko robić karierę.
Nie chciałam mieć dzieci, więc zamordowałam dziecko. Zapracowałam je na śmierć. Nic strasznego nie zrobiłam, tak mi się wydawało. Ale on był tam starty za moje występki. Zmiażdżony był dla mojego zbawienia. Nie poszedł na krzyż w jakimś uniesieniu, w afekcie. On odczuwał strach, ale poszedł tam z miłości, bo to jedyna droga. Jedyna droga do tego, żebyś mógł żyć. To jest Jezus Chrystus. Jeśli chcesz mieć dzisiaj coś wspólnego z Bogiem, jeśli chcesz mieć dzisiaj Jego ducha, to musisz odrzucić to, co trzymasz teraz. Musisz odwrócić się od tego, co teraz dusisz w garści, co wydaje ci się wszystkim. Ja odrzuciłam to. Zobaczyłam, że nie można być na ławce rezerwowych. Nie ma takiej loży obserwatorów na tym świecie. Jesteś albo z Nim, albo przeciwko Niemu. Jesteś albo z Jezusem, albo przeciwko Niemu. To są Jego słowa. Kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie. Jeśli nie jesteś żywy, to jesteś martwy. Jesteś przeciwko. Możesz dzisiaj pojednać się z Bogiem. Możesz dzisiaj zawołać do Niego, jeśli tylko dostrzegasz jakikolwiek przejaw śmierci w sobie, jakikolwiek przejaw upadku w sobie, to pomyśl, że to jest właśnie ten upadły duch, upadła twoja natura, twoja zbuntowana natura, oddzielona od Boga. To o to chodzi. Masz zgniłą część w środku. To jest martwy duch. Chodzi o to, żebyś się narodził z Ducha Bożego i żył. Jeszcze dzisiaj wezwij imienia Jezus nad sobą. Jeśli tylko staniesz przed sobą szczerze, zobaczysz swój upadek, zobaczysz grzech i wtedy odwróć się od Niego. Nie rób jakichś głupot religijnych. Zawołaj do Boga, bo On jest żywy.